Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do materiału poświęconego analizie smart kontraktu projektu ASKO. Podkreślę jeszcze raz, jest to materiał poświęcony jedynie analizie samego smart kontraktu. W żaden sposób nie interpretuję tu, nie analizuję spraw związanych bardziej z analizą fundamentalną, to znaczy nie sprawdzam zespołu, nie sprawdzam tego, co ten projekt ma tak naprawdę realizować i czy to realizuje. Przeglądam jedynie smart kontrakt tego rozwiązania, gdyż jest to rozwiązanie oparte o blockchain Ethereum. Także zapraszam Cię na ten trochę nietypowy materiał, jeśli chodzi o polski YouTube kryptowalutowy, oraz zostaw komentarz, daj mi znać, co myślisz o tego typu analizach. Serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego materiału. Smart kontrakt projektu ASKO możemy jak najbardziej przeanalizować. Wynika to z faktu, że kontrakt jest zweryfikowany. Świadczy o tym ta zielona ikona tutaj na Etherscanie. A tak naprawdę co znaczy, że kontrakt jest zweryfikowany? Tak jak już kilka razy starałem się to wyjaśnić. Dzięki temu, że kontrakt jest zweryfikowany, mamy pewność tego, że to, co znajduje się na blockchainie Ethereum, czyli ten kod źródłowy smart kontraktu w postaci bytecodu, odpowiada temu, co jest publicznie dostępne, czyli odpowiada temu, co jest na przykład na GitHubie, ponieważ tutaj osoba wrzucająca, umieszczająca ten smart kontrakt na Ethereum również potwierdziła to, umieszczając go na block explorerze, czyli na Etherscanie. Następnie Etherscan sprawdził, czy bytecode tego smart kontraktu umieszczonego w jego zasobach odpowiada bytecodowi kontraktu umieszczonego właśnie na Ethereum. Dzięki temu mamy pewność, że tak jak mówię, to co jest na stronie projektu, co jest na GitHubie projektu, odpowiada funkcjonalnie temu, co znajduje się na blockchainie. I tutaj pod adresem tego kontraktu, właśnie w zakładce Contract Code, przechodzimy do już kodu źródłowego, czyli tego, powiedzmy, takiego dla niektórych mało ciekawego elementu analizy projektu. Natomiast ja tutaj chciałbym wskazać rzeczy według mnie dosyć interesujące i które pozwolą Wam w jakiś sposób łatwiej orientować się w tym, co tak naprawdę ten Etherscan udostępnia. Także tutaj ten kontrakt składa się, kod tego kontraktu, którego adres jest podany jako główny, składa się z dwóch kontraktów. Pierwszy to Open Zeppelin Upgrade Address, drugi to Admin Upgradeability Proxy. Główny z tych kontraktów, czyli Admin Upgradeability Proxy, jest kontraktem, który nie jest kompatybilny z ERC20, a to oznacza, że nie jest to kontrakt jako tako tokenu. Czyli tutaj już taka pierwsza informacja, że analizujemy kod projektu, który dostarcza token o tickerze ASKO, natomiast sam jego kontrakt nie jest kompatybilny z ERC20 i to informacja dla nas, że nie mamy tutaj na ten moment do czynienia z kodem źródłowym samego tokenu. Natomiast jest to kontrakt typu proxy. Kontrakt typu proxy jest to taki kontrakt, który pozwala w jakiś sposób delegować logikę, implementację logiki tego, w jaki sposób kontrakt działa, przy zachowaniu adresu kontraktu. Dlatego mając taki kontrakt główny typu proxy, on jest cały czas pod stałym adresem tego kontraktu i to jest niezmienne. Natomiast to, w jaki sposób działa logika tego rozwiązania, czyli w jaki sposób przebiega cała ekonomia tego tokenu, w jaki sposób przebiega proces mintingu, burningu i tak dalej, jest ukryte w innym kontrakcie. I tak naprawdę ten
inny, ten drugi kontrakt możemy w każdej chwili, będąc właścicielem głównego kontraktu typu proxy, podmienić. Także to również należy odpowiednio zinterpretować, bo może to oznaczać, że w każdej chwili autor tego kontraktu może zmienić w zasadzie wszystko to, w jaki sposób kontrakt, czyli cały projekt działa, jak i w sytuacji, powiedzmy, innej, zgoła innej, w przypadku jakiegoś ewentualnego błędu wykrytego w tym smart kontrakcie, jest w stanie szybko ten błąd naprawić i umieścić na blockchainie już poprawiony smart kontrakt. Dlatego należy to rozumieć i odpowiednio oczywiście zinterpretować, patrząc na kody źródłowe kontraktów na Etherscanie. Jeśli chodzi o ten kontrakt główny typu proxy, to pozwala on na cztery takie funkcjonalności. Pierwszy z nich to receive ETH, czyli otrzymywanie tokenów ETH z blockchainu Ethereum, gdyż na ten adres mogą być przelewane właśnie etery. Następnie mamy tutaj do czynienia również z funkcją delegate call, czyli wywoływanie funkcji z innych kontraktów. Funkcjonalność ta pozwala po prostu wywoływać funkcje z innych smart kontraktów umieszczonych na blockchainie Ethereum. Mamy tu odwołania do assembly, czyli umożliwienie wywołań niższego poziomu. Czasami jest taka konieczność, gdy programista musi zaimplementować jakieś niskopoziomowe rozwiązanie. Czasami jest to również wykorzystywane do ukrycia implementacji, więc również może służyć trochę bardziej niecnym zamiarom. No i oczywiście jest to kontrakt typu proxy, czyli pozwala na zmianę implementacji z zachowaniem tego samego adresu. Dlatego kiedy ktoś Wam mówi, że nie da się podmienić tego, w jaki sposób kontrakt funkcjonuje, no nie jest to prawda, ponieważ implementując kontrakt typu proxy, zachowujemy ten sam adres smart kontraktu, natomiast logika jego działania może być zupełnie inna i decyduje o tym osoba posiadająca klucze prywatne do tego głównego kontraktu typu proxy. Także to jest najważniejsza kwestia tego, w jaki sposób to wygląda. Natomiast w samym kontrakcie typu proxy my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, czy na przykład minting występuje, czy minting, czy burning funkcjonuje tak, jest to opisane w white paperze. Dlatego tutaj, stosując pewne metody, jesteśmy w stanie podejrzeć tak naprawdę faktyczny kod źródłowy tego kontraktu stojącego za projektem ASCO i jest to kontrakt widoczny w tym momencie właśnie na ekranie. Tutaj również możemy sobie przejść do zakładki kod. Widzimy, że ten kontrakt również jest zweryfikowany i to powtórzę jeszcze raz. Ten kontrakt, na który teraz właśnie patrzymy, może być w każdej chwili podmieniony z tego względu, że jest on tylko podany w zasadzie referencyjnie w głównym kontrakcie, czyli w tym, który jest kontraktem typu proxy. I tutaj jest to, co tak naprawdę najczęściej się weryfikuje. Mamy tutaj szereg kontraktów typu Rolls, SafeMat, Basis Points, mamy Stake Handlera, mamy kontrakt o nazwie ASCO Staking i mamy kontrakt o nazwie ASCO Token. Te dwa ostatnie najbardziej powinny interesować potencjalnego analityka. Pierwszy z nich implementuje całą logikę funkcjonowania stakingu, a drugi oczywiście definiuje to, w jaki sposób token się zachowuje, w jaki sposób jest wydobywany, w jaki sposób jego tokeny mogą być spalane i cała ta funkcjonalność zwykle opisywana w white paperze. I oczywiście ten kontrakt jak najbardziej jest już kompatybilny z ERC20, dlatego że jest to kontrakt tokenu, który po prostu posiadacze mogą między sobą przesyłać. Pierwsza rzecz, jaka tutaj się rzuca w oczy, to kontrakt ten pozwala na minting osobie, która jest właścicielem kontraktu, czyli tak naprawdę technicznie mówiąc, która ma klucze prywatne do tego kontraktu. Funkcja mintingu może prowadzić do zwiększania total supply i tak naprawdę prowadzić do nieograniczonego generowania nowych tokenów tego projektu. Kontrakt ten jest również typu pausable, można go zatrzymać i uruchomić w dowolnym momencie, co może skutkować na przykład ograniczeniami w wymianie kupna i sprzedaży na zdecentralizowanych giełdach.
może dojść do sytuacji, że osoba posiadająca klucze prywatne tego kontraktu jest w każdej chwili go w stanie zatrzymać, co będzie skutkowało tym, że na przykład dokonując operacji na Uniswapie nie jesteśmy w stanie go sprzedać. Tutaj przeglądając kod źródłowy tego kontraktu stwierdzam, że znajduje się tu kilka błędów, powiedzmy takiego wysokiego ryzyka w zakresie implementacji. Jednak do tego typu analizy typowej związanej z bezpieczeństwem potrzeba dużo więcej czasu. Są to dosyć kosztowne operacje pozwalające to w pełni zweryfikować, dlatego w tym materiale, powiedzmy takim zapoznawczym, pozwolę sobie nie odnosić się do tych błędów związanych z bezpieczeństwem. W tym kontrakcie również wykorzystuje assembly, czyli umożliwienie wywołań niższego poziomu, to co mówiłem wcześniej. Kontrakt ten jest typu upgradable, czyli tak naprawdę pozwala na to, aby zmienić jego implementację. To jest bezpośrednio związane z tym, że jest wywoływany przez kontrakt typu proxy. Mamy tutaj funkcję transfer, która odpowiada oczywiście za przenoszenie tokenów pomiędzy portfelami. Zawsze w funkcji transfer zwracamy uwagę na to, jakie flagi są do niej podczepione. I tutaj widzimy, że mamy do niej podczepione takie flagi jak isTaxActive, która po prostu może odpowiadać za to, czy transfer jest aktualnie możliwy, czy jest niemożliwy. Mamy również flagę when not paused, czyli również odpowiednie zachowanie tego, kiedy kontrakt jest spauzowany i kiedy jest aktywny, czyli kiedy normalnie funkcjonuje. Dodatkowo mamy tutaj publicznie dostępne funkcje pozwalające na odwołanie się do zasobu balance, czyli to oznacza tyle, że można modyfikować balance na adresie danym posiadającym ten token, nie z poziomu smart kontraktu, tylko może to zrobić osoba posiadająca klucze prywatne do tego kontraktu. Jest tutaj również ciekawy modyfikator OnlyMinter, czyli korzysta to z rule, które tutaj są również zaimplementowane, i określa on, jaki adres tak naprawdę jest tak zwanym minterem, czyli ma uprawnienia do tego, aby te nowe tokeny generować. I tutaj właśnie są omawiane przeze mnie te metody transfer, czy te metody związane właśnie z mintingiem. Co to tak naprawdę oznacza? W tym kontrakcie no jest parę błędów bezpieczeństwa, natomiast najważniejsza sprawa to to, że klucze prywatne do tego kontraktu są spalone. Oznacza to tyle, i to można również samemu łatwo zweryfikować. Przechodzimy sobie do tej zakładki Read Contract. Sprawdzamy ownera, sprawdzamy czy właściciela tego kontraktu i widzimy adres 0x000. To oznacza, że tak naprawdę dostępu do tego kontraktu nikt już nie ma. Także to wszystko, co powiedziałem w zakresie burningu, w zakresie mintingu, tak naprawdę w tym momencie traci na znaczeniu z tego powodu, że klucze zostały spalone, ownership został przekazany do właśnie adresu 0x0, nad którym tak naprawdę nikt nie ma kontroli. Także w zakresie funkcjonalności tego kontraktu nikt tak naprawdę nic nie może zmienić. Natomiast pamiętajmy, że sam ten kontrakt jako całość może być oczywiście całkowicie zmieniony przez to, że jego główny kontrakt implementuje właśnie rozwiązanie typu proxy. I tak naprawdę to wszystko, co tutaj w tym materiale chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że teraz już doskonale rozumiesz pojęcie kontraktu typu proxy i wiesz, w jaki sposób należy to interpretować, a przede wszystkim przetłumaczyć sobie to w sytuacji, kiedy ktoś powie ci, że ten kontrakt jest kontraktem typu proxy. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tego typu materiale. Na ten moment to wszystko. Dziękuję ci, cześć.